Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek. Posłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z Was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni, nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owca, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Bardzo lubię obserwować ludzi, którzy się nawracają. Którzy wchodzą w taką żywą relację z Panem Bogiem, wchodzą na drogę z Panem Bogiem. I kiedy mogę być świadkiem ich duchowego wzrostu, ich przemiany. Dzisiaj w Ewangelii widzimy Boga, który jest napełniony radością, kiedy widzi powracającego człowieka do Niego, kiedy widzi nawrócenie. W momencie nawrócenia, zrobienia przez tego człowieka pierwszego kroku w kierunku Pana Boga, w Bogu jest czysta radość. I może dzisiaj pomyślmy, czy umiesz się ucieszyć nawet takim małym nawróceniem w Twoim życiu? Czy umiesz się ucieszyć nawróceniem drugiego człowieka? Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.